A jak myślisz, ile mam lat? 75. Nie. 6. Ha. Nie. 7. Ha. 24. Mentalnie to ty masz 17. No, ja mam za półtora roku 80. Niemożliwe. No jak niemożliwe? Tak. Oni tak zareagowali, jakby chcieli być pierwsi na pogrzebie już. Więc naprawdę no, jest mi... Wiesz, na sypie w tym domu, gdzie się lepiej. Warto. I mój serdeczny przyjaciel, mam nadzieję, że twój też, Jan Nowicki, kiedy go poznałem i nasza znajomość się rozwijała, pozbawił mnie lęku przed przemijaniem. Jego energia, jego jasność umysłu, jego sposób wysławiania, apetyt na życie. I ty masz podobnie. Wiesz, że jak lubię z tobą rozmawiać, jak często cię zapraszam do tych mediów, w których pracuję, bo ty jesteś tak jak Marysia, trochę reaktorem atomowym wiary w człowieka, w tworzenie, no tak. Życie jako tworzenie. No tak, ale wiesz, to się także, oprócz jakby kształtowanej filozofii tak zwanej życia, wynosi na przykład z domu, od, no ale czekaj, od Marysia dziadków. Z książki wiem, miała 5 lat, jak czytała Kama Sutrę, to jest normalne? To nie jest normalne. No właśnie, no. Też kiedyś przyszła w tym wieku, bo bardzo wcześnie zaczęła czytać ze łzami w oczach i mówiąc, przeczytałam Fausta Marlowe i nic nie zrozumiałam. No, więc... 5-letnia przeczytałaś Marlowe? Marlowe, dlatego Fausta. Się wzięłam za Kama Sutrę, bo było więcej obrazków. Obrazki, kolorowa książka, wiesz, atrakcyjna. To cię intrygowało? Kolory. Kolory. No dobrze, Jan, jesteś pedagogiem. Jesteś praktykiem. Nie, jestem dobrze. Człowiekiem, który w Janek, obecności ale daj młodych zadać pytanie, ludzi błagam cię, dochodzi tłumacz. Fenomenu aktorskiego. O właśnie, na czym polega mój fenomen? Twój fenomen? Tak. Po pierwsze, jesteś człowiekiem, który ma fantastyczny refleks, tak. Który może być cechą człowieka inteligentnego. Ta może. Może być wyraźnie. Ale nie musi, prawda? Tak. A czemu ty podpowiadasz? Daj człowiekowi nie, ona komentuje. Masz ten rodzaj poczucia humoru, który ja nie tylko akceptuję, ale lubię. Czy to są komplementy? Przede wszystkim, co jest dla mnie jako aktora bardzo ważne, że słuchasz rozmówcy i słyszysz. Nawet jeżeli masz ściągę i już ci w głowie z tyłu przygotowuje się, kiedy zajrzę do następnego punktu. Słuchasz i słyszysz. Tak, Jan, tak. I to jest bezcenne. Tak. No, bezcenne. Co jest ci mam jeszcze do... Jakiś czwarty argument i kończymy na ten no, temat. No, więc... Dobrze wyglądasz. Że dobrze wyglądasz. Naprawdę. Naprawdę dobrze wyglądasz.